Dzień dobry, Kajetan Rajski, fundacja kwartalnika wyklęci. Spotykamy się dziś, aby porozmawiać o kolejnych aspektach historii podziemia niepodległościowego, a konkretnie porozmawiamy o historii Armii Krajowej i Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej na terenie obwodu tarnowskiego, a moimi Państwa gościem w dzisiejszej rozmowie jest pan Arkadiusz Bąk, historyk, pracownik działu historycznego Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, współautor. Przewodnika śladami Armii Krajowej w Małopolsce. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Arkadiuszu, zacznijmy od wyjaśnienia naszym nas oglądającym, jaka jest specyfika terenu e, i też struktura społeczna e, terenów, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Czyli zakres terytorialny dzisiejszego tematu moglibyśmy zamknąć w obszarze administracyjnym powiatu Tarnowskiego. Wiadomo, że w przeciągu ostatnich stu lat. E, granice e, czasami ulegały zmianie i były modyfikowane, jednakże e, główny ten człon uczy e, był, był, był taki sam. I Przed wybuchem II wojny światowej e, powiat tarnowski leżał we wschodniej części województwa e, krakowskiego, e, jednakże od e, województwa lwowskiego dzieliły go jeszcze powiaty Dąbicki oraz Jasielski. E, w trakcie wojny Władze okupacyjne wprowadziły jednostkę administracyjną, Kreis Hauptmannschaft, w skład której weszły powiaty Brzeski, Dąbrowski i Tarnowski, z siedzibą właśnie w Tarnowie. Po wojnie nowe władze, które zainstalowały się w Polsce, odtworzyły przedwojenny powiat, powiat Tarnowski, oczywiście w późniejszych latach z różnymi modyfikacjami. Tym razem on jednak już stanowił wschodnią granicę województwa krakowskiego, gdyż te sąsiednie powiaty, powiaty przeszły, przeszły do województwa do województwa rzeszowskiego. Modyfikacje granic tego powiatu, tego obszaru były takie, że pod koniec lat 40. Bogumiłowice zostały właśnie dołączone do powiatu tarnowskiego. W połowie lat 50. miejscowości z okolic Radłowa zostały dołączone także do powiatu tarnowskiego. Natomiast pojawiają Obecne, obecnie w granicach powiatu znajdują się gmina Szerzyny i Zakliczyn, które w interesującym nas okresie były poza, mm. poza po powiatem tarnowskim, jednakże działy się tam rzeczy, o których, o których być może uda się opowiedzieć. A jakie były początki konspiracji na terenie regionu tarnowskiego? Mm. Konspiracja w Tarnowie i w okolicy kształtowała się różnorodnie i na, wielu polach, i na wielu polach, bo zaczęło się to zarówno od zorganizowanych organizacji konspiracji wojskowej, czy organizacji czy organizacje skupione wokół różnych grup społecznych, tak różnorodnych właśnie w tym terenie i w mieście Tarnowie. Były to również organizacje właśnie w, e, tworzące się spontanicznie przy zakładach pracy, przy, e, przy, y, w różnych grupach właśnie zawodowych, w grupach zawodowych. Jednak tutaj skupiając się właśnie przy tych wojskowych organizacjach, to można byłoby wymienić organizację Orła Białego, która podlegała krakowskim krakowskim strukturom okręgu krakowskiego Orła Białego, pod Majorem Kazimierzem Kieszkowskim. W, połowie października w dniach od 17 do 20 października tutaj w, znaczy w Tarnowie przebywał komendant Główny Służby Zwycięstwu Polski Michał Tokarzewski-Karaszewicz, który objeżdżając różne miasta okupowanej okupowanej już Polski próbował stworzyć ogólnopolskie struktury właśnie podziemnej, podziemnej organizacji. Na terenie Tarnowa i powiatu Powstawały struktury zarówno inspektoratu, jak i obwodu. W skład inspektoratu Tarnowskiego wchodziły właśnie powiaty Brzeski, Dąbrowski i Tarnowski. Pierwszymi Inspektorami e, byli związani z Tarnowem, a niektórzy nawet związani z historią legionową, z, okresem, e, z działalnością w okresie międzywojennym w Tarnowie, e, majorzy Stanisław Sowiziera, Sosna, e, później Kazimierz Tumidajski, e, Maciej czy e, właśnie major Jan Styliński Selim. E, Pierwsze aresztowania w, e, latem i wczesną jesienią 1940 e, roku spowodowały właśnie rozbicie tych pierwszych szkieletowych struktur. Jesienią 1940 roku y, struktury tarnowskie zaczęły być odbudowywane przez podpułkownika e, Kaczałę pseudonim Korab. E, to on właśnie stoi za, e, za, za ponownym tworzeniem tej siatki konspiracyjnej. E, od 1942 roku wspiera go. E, Major Stefan Musiałek Łowicki, który następnie 1 lipca 1942 roku właśnie zastąpi go na, na funkcji, funkcji inspektora i będzie pełnił tą funkcję właśnie do zakończenia, do zakończenia działań zbrojnych na tym terenie. Równo... Z historią Tarnowa jest też związana z, no, dramatyczna. Y, dramatyczne losy. Z... Obozu koncentracyjnego w Auschwitz, ponieważ 14 czerwca 1940 roku to właśnie z Tarnowa wyjechał pierwszy transport więźniów do Auschwitz. Tak, działalność aparatu, okupacyjnego aparatu represji, miała też znaczący wpływ na społeczeństwo, na mieszkańców powiatu tarnowskiego. W Tarnowie działało silne więzienie. Właśnie z którego wiosną 1940 roku wyruszył pierwszy transport więźniów, ponad 700 osób, głównie właśnie więźniów politycznych narodowości, narodowości polskiej. Byli to młodzi mężczyźni, często związani z, właśnie z tymi pierwszymi organizacjami konspiracyjnymi, albo ci, którzy próbowali przedrzeć się przez południową granicę i dostać się do, do, przez właśnie Węgry, Słowacje dostać się do Francji, aby tam y, wstąpić do odtwarzanego wojska polskiego, a którym nie udało się i, i właśnie trafili do, do tego więzienia. Tarnowa wyruszały także kolejne transporty i to nie tylko do, do, do Auschwitz, ale również do innych obozów koncentracyjnych. W ogóle przez więzienie Tarnowskie przewinęło się ponad 20 kilka tysięcy więźniów, z czego 7 tysięcy zostało wywiezionych właśnie do różnych obozów koncentracyjnych. Powiat Tarnowski to również miejsce, gdzie, to również miejsce, gdzie dokonywano e, masowych e, egzekucji. E, takimi miejscami kaźni są, Zbylitowsk są miejsca właśnie w zbielitowskiej Górze, w Pogórskiej Woli, e, w Skrzyszowie, w Piotrkowicach, e, w Wojniczu, Zakliczynie czy właśnie w Rzepienniku, e, czy w, czy w Rzepienniku Strzyżewskim. E, niewątpliwie ta działalność e, Okupa, okupanta, najeźdźcy niemieckiego powodowała, że, że to społeczeństwo żyło w strachu, ale z drugiej strony konsolidowało się wśród tych struktur konspiracyjnych, w tym właśnie Związku Walki Zbrojnej, który właśnie w 1942 roku został przekształcony w Armię Krajową i scalał również inne silne organizacje podziemne. Z ziemią tarnowską związana jest także epopeja i historia Batalionu Barbara. E tak, w ramach odtwarzania jednostek wojska polskiego i w planie przygotowania do akcji burza, właśnie obwód tarnowski miał odtworzyć batalion 16 Pułku Piechoty Armii Krajowej i właśnie na wiosną 1944 roku rozpoczęły się te przygotowania. Pod koniec lipca 1944 roku inspektor Podstawił stan gotowości e, właśnie konspiratorów. E, trzeba też zaznaczyć, że właśnie obwód Tarnów w tym apogeum swojej działalności liczył ponad 4200 członków zakonspirowanych i działających właśnie e, w ramach struktur e, Polskiego Państwa Podziemnego i jego zbrojnego ramienia Armii Krajowej. E, na początku sierpnia, 4, 4 sierpnia została ogłoszona mobilizacja i wyznaczono miejsce koncentracji dla właśnie żołnierzy, którzy zostali zmobilizowani. Koncentracja miała miejsce w Przysiółku Podlesie w miejscowości Machowa na wschód od, od Tarnowa. Tam. W Zebrało się około pół tysiąca e, właśnie konspiratorów, utworzono e, batalion, e, podzielono właśnie żołnierzy na kompanie, zaczęto organizować pierwsze akcje i stąd właśnie e, rozpoczął się e, szlak bojowy batalionu, który później przyjmie kryptonim, e, kryptonim Barbara. E, oddział. E, w, Przedostał się w kierunku południowym w Pasmo Brzanki, które znajduje się na Pogórzu Ciężkowickim. Tam w około, stacjonował przez kilka dni. Wydarzenia z 17 sierpnia spowodowały, że właśnie te pół tysiąca żołnierzy, które kwaterowało w przysiłkach położonych w miejscowościach Żurowa i Ryglice, musiało zmienić kwatery i przesunąć się na zachód na przysiłek ratówki w paśmie Brzanki nad Jodówką Tuchowską. Tam przez kilkanaście dni właśnie był ten obóz, serce tego Skrawka Wolnej Polski, stąd właśnie oddziały wychodziły na różne akcje, na patrole, prowadziły tą swoją działalność wywiadowczą i dywersyjną, sabotażową. Jednakże na początku września zbliżający się front sowiecko-niemiecki spowodował, że Niemcy musieli podjąć działania wobec tak licznej grupy partyzantów kwaterujących bezpośrednio na zapleczu tego frontu. Na początku właśnie września nastąpiło, nastąpiła koncentracja różnych jednostek Wehrmachtu, które przystąpiły do okrążania tego pasma Brzanki zarówno od północy, jak i od południa. Dowództwo batalionu, którym Komendę właśnie, gdzie komendę sprawował e, kapitan Eugeniusz Borowski-Leliwa, podjął decyzję o tym, że należy wyjść z okrążenia e, w bardziej bezpieczne tereny. Pod osłoną nocy z 7 na 8 września 1944 roku e, batalion, właśnie w sile ponad 550 żołnierzy, z całym taborem, z, ze zdobytymi w różnych akcjach samochodami. E, Przeszedł przez to pasmo obżanki, wyszedł z tego okrążenia, zszedł y, przez Bistuszową y, do Burzyna. Y, w miejscowościach tych właśnie w dworze w Burzynie czy w sąsiednim Tuchowie stacjonowały dość silne jednostki. Y, Niemieckie mostu na rzece Białej pilnowali wartownicy niemieccy, którzy słysząc w nocy właśnie e, maszerujący tak liczebny oddział, e, nie podjęli żadnej ak akcji, interakcji. E, wartownicy uciekli, oddział właśnie bezpiecznie przekroczył rzekę Białą, i następnie e, w ciągu kolejnego dnia e, kolumna. Tych właśnie ponad pół tysiąca żołnierzy, rozciągnięta na długości ponad 3 kilometrów, w ciągu 19 godzin przeszła 20 kilometrów, nieatakowana atakowana przez, e, przez żadne jednostki niemieckie. Po krótkiej przerwie na granicy Lichwina i Rychwałdu, e, batalion z, e, zmienił kierunek marszu, udał się na południe, e, na tereny właśnie pogóża Rożnowskiego. 9 września dotarł do w kompleks leśny suchej góry, która leży między Polich, miejscowościami Polikty i Brzozowa, jednak tutaj po trzech dniach Niemcy znowu przystąpili do okrążenia tego oddziału i do i do akcji i do akcji zbrojnej w walce zginęło dwóch partyzantów jednakże pod osłoną nocy znowu dowódca batalionu kapitan Leliwa wyprowadził oddział bezpiecznie zmylając Właśnie myląc Niemców, gdyż na początku obrał kierunek na północ, później, właśnie w miejscowości Brzesowa, batalion zawrócił i udał się na południe. Dotarł do miejscowości Jamna, gdzie przez kolejne 12 dni właśnie stacjonował cały batalion, który cały czas się rozrastał. Powstawały kolejne kompanie. W sumie batalion liczył pięć kompanii, tam w Jamnej. No właśnie, tam doszło do bitwy? Tak, tam doszło do najsłynniejszej bitwy, jaka e, z, z udziałem właśnie batalionu Barbara. E, właśnie tam podczas stacjonowania w Jamnej udało się jeszcze e, dowództwu batalionu e, prze, e, ściągnąć na swoją stronę. Oddział złożony z Azerów, który właśnie zdezerterował z wojska niemieckiego i który obiecał, że będzie właśnie stał po stronie, walczył po stronie partyzantów. Przyjął nazwę, właśnie, ty ty tytułaturę szóstej kompanii, kryptonimu AZA. I, ten, I ta kompania właśnie też swoją rolę odegrała podczas tej bitwy z 25 września, która się rozegrała w Jamnej. Była to całodniowa bitwa silne jednostki niemieckie według literatury i wspomnień różnych partyzantów właśnie obliczane na, na prawie 5000 tysięcy żołnierzy. To, tą liczbę należałoby jeszcze właśnie zweryfikować, bo to jest na podstawie właśnie różnych wspomnień tych żołnierzy. Właśnie te różne formacje niemieckie, policyjne, także część 14 Dywizji Waffen-SS Galicjen. Cały dzień Atakowała właśnie pozycje partyzantów, którzy zajęli na wzgórzach, które, na których położona jest właśnie ta miejscowość Jamna. Tutaj właśnie ta kompania złożona z Azerów w pewnym momencie nie utrzymała linii obrony i było zagrożenie, że cała, cała obrona zostanie przerwana i oddział zostanie zdziesiątkowany. Jednak udało się utrzymać te pozycje obronne i pod osłoną nocy po raz kolejny już próbować, po raz trzeci kolejny, próbować już wyjść z tego okrążenia. Jednak tym razem już tabory, wszystko zostało porzucone. E, oddział nie mógł wyjść też całością swoich sił. E, podzielił się na kilka kolumn, które w różnych kierunków e, właśnie pod osłoną nocy i e, przedarła się przez e, linie niemieckie. E, I ta bitwa właśnie jest... E, Największą potyczką, jaką stoczył batalion Barbara, właśnie z siłami, z siłami niemieckimi, zginęło czterech partyzantów. Niemcy następnego dnia zajęli miejscowość. Fakt, że właśnie tym partyzantom udało się wyjść z tego okrążenia, spowodował, że swoją złość wyładowali na okolicznych mi mieszkańcach. Mi właśnie mieszkańcy Jamnej i okolicznych przysiłków innych miejscowości zostali zamordowani. E, ponad 20 osób jest pochowanych na cmentarzu parafialnym w, pa w Paleśnicy. Mm. Oddział po wyjściu z okrążenia został 29 września częściowo rozformowany, podzielony na mniejsze grupki. W rejon pasma, pasma Brzanki wróciły, wróciła część kompanii, właśnie Regina, która się wywodziła z tego terenu. Oddział został podzielony na dwa plutony Regina 2 Regina i Regina 1. Tym oddziałem, właśnie Regina II, w którym komendę objął pochodzący z Bistuszowej porucznik Zdzisław Bosowski. Kajetan wiąże się również taka tragiczna historia, gdyż stacjonując przez te kilkanaście dni w paśmie Brzanki, w połowie października podjęto decyzję właśnie o zmianie, o zmianie kwater. W nocy z 16 na 17 marsza postanowiono właśnie spróbować przemieścić się w, bardziej w kierunku południowym, w okolice Ciężkowic, szukać kontaktu właśnie z dowództwem, ze sztabem, który stacjonował w tym czasie gdzieś indziej, w innym miejscu. I w nocy właśnie z 16 na 17 października rozłożono się na, na nocleg w w kwaterach na przysiłku Dąbry w Rzepienniku Strzyżewskim, już blisko, blisko właśnie Ciężkowic. I tam, rankiem 17 października, prawdopodobnie w wyniku donosu, miejsce, gdzie, gdzie odpoczywali partyzanci, zostało okrążone przez oddział niemiecki, który rozpoczął ostrzał w walce oraz w pożarze tej stodoły, w której stacjonowali partyzanci, zginęło 18, 18 żołnierzy. Dziesięciu kolejnych dostało się do niewoli. Jednemu tylko strzelcowi, Wiktorowi Wojciechowi, pseudonim Skałka, udało się wydostać z tego okrążenia. Z tych dziesięciu partyzantów, którzy zostali pojmani, Trafili oni później do obozu koncentracyjnego w Grozorosen, i po wojnie udało się wrócić tylko jednemu. Pozostali zginęli właśnie w obozie koncentracyjnym. Tam w Dąbrach jest cmentarz partyzancki, gdzie corocznie właśnie odbywają się uroczystości ku pamięci poległych tam, tam żołnierzy. 23 października. Kapitan Leliwa podejmuje decyzję o rozformowaniu batalionu. Żołnierze przechodzą właśnie do konspiracji. Ci, którzy są zdekonspirowani i nie mogą wrócić do domu ani do takiej właśnie konspiracyjnej działalności, tworzą dwa oddziały ludzi spalonych, takie dwa plutony. Jeden pod dowództwem podporucznika Jana Gomoły-Jawora który wcześniej właśnie działał w piątej kompanii Janina, a drugi natomiast pod dowództwem cichociemnego porucznika Zbigniewa Matuli Domyśla. No i tenże drugi oddział również zostaje zaskoczony 31 października na kwaterze w miejscowości Słona. Niemcy również otaczają tą grupę partyzantów. Dochodzi do walki, w Ginie czterech e, właśnie partyzantów, w tym dowódca i jego zastępca. E, kilka, pięć osób zostaje właśnie pojmanych e, i też trafia do obozów koncentracyjnych. Dziewiętnastu innym partyzantom udaje się z tego okrążenia wyjść. Spośród tych pięciu pojmanych, e, też trzy osoby tylko wracają, dwie. E, Dwie również zginą w obozie koncentracyjnym Grozosen. Z ziemią tarnowską związane są także akcje Most 2 i Most 3. Czym one były? To, to były dwie dwustronne operacje lotnicze polegające na tym właśnie, że samolot startujący z, z, z Włoch lądował na, na lądowisku motyl, w, pomiędzy miejscowościami Wałruda i e, Jadowniki Mokre e, lądowanie takiego samolotu było właśnie musiało być odpowiednio zorganizowane i przygotowane oddziały armii krajowej prowadziły e, osłonę takiego miejsca e, akcja Most 2 odbyła się w nocy z 29 na 30 maja 1944 roku natomiast e, Akcja MOST 3 to już, to już jest akcja zorganizowana w nocy z 25 na 26 e, lipca i ta, to dru ta druga akcja jest bardziej znana e, historykom, a, ale także i, 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 i innym e, ludziom, dlatego że e, Podczas tej operacji na pokład zostały dostarczone materiały związane z rakietami V-2. Osobiście tego musiał pilnować Jerzy Chmielewski, pseudonim Rafał, który musiał do Londynu dostarczyć raport wywiadu Armii Krajowej właśnie na temat badań prowadzonych przez Niemców nad tymi, nad tymi, nad tymi rakietami. Oprócz tego na tym lądowisku do samolotu wsiedli Tomasz Arciszewski i Tadeusz Chciuk Celt. Natomiast do kraju wróciło też kilku cichociemnych ciemnych oraz działaczy związanych z rządem londyńskim. Tomasz Arciszewski, później, kilka miesięcy później, został premierem rządu tak. emigracyjnego. Panie Arkadiuszu, oczywiście, historia podziemia niepodległościowego również na ziemi tarnowskiej nie kończy się z rokiem 1944 czy 1945. Następuje zmiana okupacji i część konspiratorów nadal pozostaje w walce, nadal pozostaje w działaniach na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, czyli ludzie, których określamy mianem żołnierzy wyklętych. Tak. Właśnie rozformowanie batalionu Barbara. Nie zamknęło tej działalności konspiracyjnej. Zarówno kapitan Borowski Leliwa, jak i właśnie dowódca, komendant obwodu, obwodu który Stanisław Marek, pseudonim Jagoda, utrzymywali kadry, kadry konspiracyjne. Po przejściu frontu w styczniu 1945 roku i e, ostatniej odezwie komendanta głównego Leopolda Okulickiego o rozwiązaniu Armii Krajowej, e, te od, e, tutaj w regionie Tarnowskim e, panowało też przekonanie takiego wyczekiwania. Mm, wiadomo, że Rozwiązanie Armii Krajowej to nie jest takie, że jedna decyzja powoduje, że nagle, nagle cała struktura tego polskiego państwa podziemnego ulega, ulega rozwiązaniu. To musi trwać ileś tam e, e, miesięcy. E, był to taki okres też przejściowy, Armia Krajowa w likwidacji. Mm tutaj w regionie tarnowskim padają, zapadają decyzje właśnie, żeby przyjąć taką postawę wyczekiwania, e, co się będzie dalej wy, e, działo, gdyż dochodzą właśnie sygnały o pierwszych aresztowania, o aresztowaniach działaczy e, konspiracji z okresu wojny przez właśnie instalujący się w regionie aparat, aparat komunistyczny. E, I właśnie często historycy też podkreślają, że tam, gdzie silne było Polskie państwo podziemne oraz jej zbrojne ramię, czyli Armia Krajowa, tam również silne było podziemie niepodległościowe, powojenne. I właśnie tak też możemy powiedzieć o tym, regionie, o tym regionie tarnowskim, gdzie trwa na dwóch poziomach próba odbudowania tych struktur podziemnych, bo zarówno od góry, od górnie. Są podejmowane próby odbudowania na poziomie inspektoratu i na poziomie obwodu tarnowskiego, ale również oddolnie żołnierze sami, widząc sytuację, próbują się organizować, melinować broń, przygotowywać fałszywe dokumenty tożsamościowe, zaczynają zbierać właśnie. Różne środki na to, żeby utrzymywać rodziny tych, y, którzy musieli już uciec na Ziemię Zachodnie, albo, albo właśnie tych, którzy są aresztowani, żeby te rodziny y, tych aresztowanych zacząć wspomagać. Y, I w taki sposób właśnie y, zaczynają się kształtować struktury tego podziemia powojennego. Y, na terenie powiatu y, Tarnowskiego są odbudowywane struktury rejonu wschodniego e, okręgu krakowskiego WIN oraz właśnie e, o, o poziom niżej obwodu, który właśnie po tym jak Win powstanie we wrześniu 1945 roku, no to przyjmie właśnie nazwę Rady Win Tarnów. Natomiast właśnie od tego poziomu oddolnego dużą inicjatywę wykazuje Władysław Kowal, pse pseudonim Rola. Podczas okupacji niemieckiej właśnie w akcji, i podczas akcji burza, był adiutantem dowódcy Bor kapitana Borowskiego Leliwy. Dowódcy batalionu Barbara. Tak, dowódcy batalionu Barbara. I właśnie e, Kowal e, podejmuje się e, utrzymania e, tych, e, tych szkieletowych form e, konspiracji na początku 1945 roku. Mm, nie jest pierwszym. E, komendantem obwodu, bo przed nim e, tę funkcję sprawuje e, Eugeniusz Cholik, e, pseudonim Dobosz, a jeszcze wcześniej porucznik Michał Steczyszyn, pseudonim Kalina. Natomiast właśnie wiosną 1945 roku e, Władysław Kowal już odpowiada formalnie za te e, odbudowywane struktury e, właśnie konspiracyjne, które właśnie wiosną 1945 roku przyjmują nazwę Ruch Oporu Armii Krajowej. Powstaje na terenie właśnie powiatu tarnowskiego 12 placówek. Praktycznie zostają one odtworzone z tej działalności okupacji niemieckiej. Wiadomo, że niektóre z nich przyjmą tylko charakter szkieletowy i kadrowy, natomiast niektóre placówki będą wykazywać się dużą, dużym zaangażowaniem i, 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 będą, i w jej szeregi wejdą spore, spora liczba właśnie działaczy niepodległościowych. I właśnie Władysław Kowal we wrześniu, gdy formalnie powstanie powstanie Zrzeszenie Wolności i Niezawisłość, to tutaj automatycznie właśnie ten ruch obron, ruch oporu Armii Krajowej automatycznie zostaje przekształcony w tą Radę Win i ma już wykształcone struktury na poziomie każdej, każdej gminy. A jakie były najsłodniejsze akcje podziemia antykomunistycznego na terenie Tarnowa i ziemi tarnowskiej? To tutaj należałoby też właśnie odróżnić działalność różnych organizacji, czyli mamy właśnie działalność winowską, możemy też również omówić działalność organizacji o proweniencji narodowej oraz również inne organizacje, które, w tym właśnie młodzieżowe organizacje antykomunistyczne. Jeżeli chodzi o tą najprężniej i najsilniej działający w tym regionie tarnowskim organizację win, no to do takich najsłynniejszych akcji, tak osobiście, tak subiektywnie podając, no to można byłoby wymienić właśnie akcję likwidacji Juliana Świątka, który był zastępcą szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnowie, na rozkaz właśnie między innymi Władysława Kowala, który w konspiracji winowskiej przyjmuje. Pseudonimy Sanecki oraz Zamorski. Em, oddział Osłony em, dowodzony przez e, Jana Jandzisia, pseudonim Sosna, e, który, w, który w, czasie właśnie, w czasie okupacji niemieckiej był szefem czwartej kompanii e, Ewa w batalionie, w batalionie Barbara i wywodził się z Mościc. E, w tenże właśnie Jandziś e, formuje taką grupę. E, e, Taki kilkuosobowy oddział, który 28 marca 1946 roku wykonuje wyrok śmierci właśnie na wysokim funkcjonariuszu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Ten oddział wykonuje również kilka innych wyroków. Następnie, jesienią 1946 roku, zapada decyzja o tym, że należy zlikwidować lwa sobolewa który jest y, sowietnikiem, doradcą NKWD przy Powiatowym Urzędzie właśnie Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnowie. Słynął, a słynął ze szczególnego okrucieństwa. Tak, słynął ze, z okrucieństwa, a de facto właśnie on wytyczał kierunki oraz metody pracy y, komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w Tarnowie. I również y, w Zapada decyzja właśnie, żeby Sosna podjął się wykonania tego wyroku i jego oddział. Natomiast Jan dziś kwestionuje tą decyzję, uważając, że jego ludzie są bardzo rozpoznawalni w Tarnowie i proponuje właśnie, żeby to tą akcję wykonał inny oddział dowodzący wówczas Rejonem Tarnowskim Bolesław Kalaciński-Trawka. Podejmuje decyzję, że akcję powinien podjąć oddział dywersyjny, właśnie z placówki Szerzyny. Jednakże grupa wysłana przez bzuzefa Mitora Jasowińskiego do Tarnowa hmm, nie podejmuje tej akcji, gdyż właśnie nieznajomość topografii miasta, nieznajomość zasad konspiracji w mieście, e, powoduje, że ta akcja nie mogła się udać. E, kilka dni później inna grupa wytypowana właśnie przez Kalacińskiego y, przy, przybywa do Tarnowa i właśnie Jan Dziś, e, Sosna wskazuje Mieczysławowi e, Cielosze. Cielosze o pseudonim mm. Sprytny, wskazuje właśnie jemu e, Lwa Sobolewa, a ten razem ze swoim współtowarzyszem e, wykonują e, wyrok na tym sowietniku w przypadku ziemi Tarnowskiej można również wspomnieć o strukturach prowinencji narodowej, i tutaj należałoby szczególnie wymienić kapitana Jana Dubaniewskiego Salwę. Tak, Jan Dubaniewski Salwa organizował i był dowódcą oddziału Żandarmeria, który działał na terenach powiatu myślenickiego, brzeskiego i bochańskiego. I właśnie. Mm, pod koniec września 1947 roku, dokładnie 27 września, w Rudzie Kameralnej, obecnie znajdującej się w gminie Zakliczyn, wtedy właśnie poza powiatem tarnowskim, obecnie właśnie w obrębie tego regionu, właśnie śmiercią, śmierć poniósł właśnie Jan Dumaniowski salwa Jego oddział jeszcze dalej funkcjonował przez kilka miesięcy, już podzielony na dwa dwa mniejsze, dwie mniejsze grupy. I Właśnie Jan Dubaniowski salwa pochowany jest na cmentarzu w Zakliczynie. Tak jest. I ta społeczność szczególnie dba o ten. O ten y, grup właśnie tak, Maja, od, Dubaniowskiego. Tak, z oddziałami proweniencji Narodowej to można byłoby tu jeszcze wymienić oddział Bolesława Pronobisa e, i Kara Szczerbca, który właśnie e, dokonał kilku spektakularnych akcji. E, dwukrotnie uciekał z więzienia w 1945 roku sta w Tarnowie, w 1946 roku podczas słynnej ucieczki ponad 60 więźniów z więzienia świętego Michała właśnie w Krakowie przy pomocy właśnie z zgrupowania partyzanckiego Józefa Kurasia Ognia. Rozbrajał posterunki między innymi właśnie w Ciężkowicach, wykonywał też wyroki, wyroki śmierci. Później próbował również dostać się do zgrupowania Bartka Henryka Flamego, jednakże nawiązał kontakt z majorem Lawiną, który się okazał współpracownikiem UB i pod koniec 1946 roku został aresztowany i Skazany na śmierć i wyrok wykonano w ostatnich dniach grudnia 1946 roku. W sposób szczególny jest Panu bliska gmina Szerzyny. Czy moglibyśmy chociaż w kilku słowach opowiedzieć o jakichś najważniejszych, może postaciach z tej gminy, które były zaangażowane w podziemie niepodległościowe? Gmina Szerzyny przed wybuchem II wojny światowej oraz w okresie powojennym znajdowała się w obrębie powiatu Jasielskiego. Jednakże struktury konspiracyjne. Związane były z ziemią tarnowską i zarówno podczas II wojny światowej, jak i właśnie w tej działalności powojennego podziemia, miejscowości związane z gminą Szerzyny, takie jak właśnie Żurowa, Upiny, Szerzyny, związane były z, właśnie z obwodem, najpierw z obwodem ZWZ AK Tarnów, a następnie właśnie ze strukturami Rady Win Tarnów. Podczas II wojny światowej placówka, która miała kryptonimy Sarna i Sabina zrzeszała w swoim apogeum 194 członków, podczas ogłoszenia akcji Pogotowia do, do, do burzy. Dowodzący placówką starszy sierżant Jan Duda Czarny, stworzył 30-osobowy oddział dyspozycyjny, który przez kilka dni działał w. Paśmie Brzęki, Następnie po rozkazie dotyczącym koncentracji oddziału przeszedł właśnie na, na tą koncentrację do miejscowości, Mach, do miejscowości Machowa i tam większość jego podkomennych weszła w skład pocztu dowódcy, dowódcy właśnie kapitana borowskiego Leliwa. Natomiast jeżeli chodzi o podziemie powojenne to E, silnie działała tutaj, e, te, właśnie w tym regionie, placówka e, związana z Szerzynami. E, dowódcą e, na początku właśnie był Jan Duda Czarny, po jego wyjeździe na ziemię zachodnie e, komendę przejął e, Józef Mitora i pseudonim Sowiński. Natomiast po jego aresztowaniu we wrześniu 1946 roku e, ostatnim już komendantem był Władysław Stanula, pseudonim Mrówka. E, za jego czasów e, od, oddział nie prowadził już tak żadnych działań zbrojnych, skupiał się właśnie na, na działalności cywilnej, propagandowej, politycznej. Najsłynniejszą akcją z tego okresu jest Akcja opanowania Ryglic. Właśnie połączone siły oddziału placówek Placówki Szerzyny i Ryglice 24 maja 1946 roku opanowały Ryglice. Odcięto mi miejscowość od linii telekomunikacyjnej, następnie zarekwirowano samochód, którym podjechano pod posterunek Milicji Obywatelskiej. Obiekt został ostrzelany, policjanci, milicjanci uciekli. Zarekwirowano broń, sorty mundurowe, również maszynę do pisania. Po sąsiedzku znajdował się urząd, urząd gminy, gdzie również dokonano zniszczenia dokumentów kontyngentowych, gdzie również zrzucono komunistycznego orła i zawieszono na ścianie narysowanego. Orła w koronie na tle biało-czerwonej flagi. Dokonano również rekwizycji w sąsiedniej spółdzielni oraz zbiornicy jaj, a także poturbowano kilku działaczy komunistycznych. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Bardzo szczegółowe informacje dotyczące historii podziemia niepodległościowego na Ziemi Tarnowskiej. A my widzimy się podczas kolejnej rozmowy. Do zobaczenia. Do widzenia.